Na program zaprasza Bonimet, producent suplementu diety Regulobon. Źródła prozdrowotnych bakterii wspomagających odchudzanie. Witam, dzień dobry. Dzisiaj kwestia zaparć, ale troszkę nietypowych zaparć. Zaparć, które są konsekwencją pewnych chorób i pewnych leków, które się na te choroby stosuje. Zaparcia to najczęściej problemy z trawieniem i my zawsze łączymy preparaty poprawiające trawienie, na przykład taką recepturę, o której bardzo często spotykam, mówię Państwu, czyli tam, gdzie jest boże drzewko, mniszek, krwawnik, mięta, dziurawiec. Receptura jest na ekranie i to jest bardzo ważna receptura. Ale w takim przypadku, gdy zioła są konsekwencją, gdy zaparcia są konsekwencją pewnych leków, trzeba oprócz tego stosować coś jeszcze. Pytanie jest takie. Moja mama choruje na nowotwór. Lekarze przepisali jej leki przeciwbólowe, po których ma zaparcia. Jakie zioła, środki najlepiej stosować? Proszę Państwa, prawdopodobnie mama tej pani dostała leki z grupy opiatów. Opiaty są leki, które są bardzo skuteczne, bardzo silne, dobrze poznane, ale mamy jeden problem. Powodują zaparcia, gdy podaje się je doustnie. I trzeba je stosować, no ale musi coś ta pani jednak w jakiś sposób sobie pomóc. Przy okazji chciałem Państwu powiedzieć, że to nie tylko opiaty powodują zaparcia, bo także leki przeciwdepresyjne powodują zaparcia. Leki zmniejszające trawienie powodują zaparcia. Leki neutralizujące treść żołądkową powodują zaparcia. To wszystko to tylko jeden z nielicznych leków, o których wspominam, ale patrzcie na ulotki. Często się tak zdarza, że po lekach, które zażywacie, mogą być zaparcia. I wtedy najważniejszym elementem terapeutycznym są preparaty na bazie błonnika. My stosujemy preparat błonnikowy, gdzie jest błonnik z łupiny nasiennej babki jajowatej, babki płesznik, otrębów owsianych, jest tam też inulina, bakterie prebiotyczne. Takie połączenie, dwie łyżeczki, trzy, nawet i cztery czasami, nasypane do szklanki bądź dwóch szklanek wody i wypite duszkiem, tylko trzeba szybko pić, przynoszą bardzo dobre efekty. Więc te leki, nie musimy ich zamieniać na inne leki, bo opiaty są dobrymi lekami w stosunku do leków na przykład z grupy NLPZ-ów. One są dobre i skuteczne, ale trzeba je po prostu wspomóc stosowaniem preparatów na bazie błonnika i ten efekt będzie dobry. Gdybyście Państwo oczywiście coś więcej chcieli wiedzieć na temat fitoterapii, zachęcam do przeczytania dwóch książek. Jedna to Profilaktyka zdrowotna i fitoterapia, którą miałem przyjemność napisać z panią profesor Iwoną Wawer, oraz druga Ziołolecznictwo ojca Grzegorza Sroki, gdzie mamy przedstawione wiele koncepcji terapeutycznych, o których Państwu teraz mówię w tych czy poprzednich odcinkach tego cyklu. Dziękuję bardzo. Sponsorem programu był Bonimet, producent suplementu diety Regulobon, źródła prozdrowotnych bakterii wspomagających odchudzanie.